Witam serdecznie, z tej strony Spokojny Człowiek, a to jest oczywiście Hitman Blood Money, czyli Chwilowa Forsa po polsku. No i zaczynamy kolejny odcinek, misja tym razem, kurtyna w dół. Ostatnio przechodziłem tą misję, jednak zrobiłem straszną rzeźnię, no wymordowałem wszystkich praktycznie, no być może... jak już bym naprawdę nie wiedział jak przejść, to być może bym na to się zgodził i bym to wrzucił, ale myślę, że jednak jestem w stanie przejść tą misję bez większych błędów, więc cóż, nie mordując wszystkich i tam wyrzynając. Więc cóż, zaczynamy grę i BUM! The scoop of the century is a couple of wine guys getting whacked in Chile. It wasn't the victims that caught my eye. It was their killer. I believed it was Mr. 47. The bald killer clone? Come on, Jack. He's an urban legend. Even the CIA and your own FBI say he doesn't exist. We say a lot of things, Rick. It's part of the job. Delgado was a very successful man. Successful men in that part of the world tend to be, well, call it security conscious. Not many people could have done this thing solo. So you went running after a myth? Myth? No, no. It merely caught my attention. One of my CIA friends was also intrigued. The opera incident heightened our curiosity. Have a look. Marzec 2004. Fajna biblioteka. Chciałbym mieć taką w sumie własną bibliotekę. Co tu będzie? I dobra. Hello, 47. Hello. We've got some business at the Paris Opera. There are two targets, the famous tenor and Richard Della Hunt. Steven Boller? No jak zwykle, może... Nie, na czwórki nie będziemy. Doskonale, co tu możemy robić? O, tu można też kupić parę rzeczy. O, to się przyda. A tu? Nie mam nic? Nie, no mamy coś. You'll get some cover from the construction crews renovating the theater for the new season. O, doskonale, to się przyda. In the third act of Tosca, the tenor faces a firing squad. That may provide a useful opportunity. It's a straightforward assignment, 47, but the agency's been having some problems in Paris. Use extreme caution. Cholera. Co to jest? Zastanawiam się, która wziąć. Aha, dobra. A ta jest? Jaka to jest amunicja w sumie? Dobra, jeszcze to weźmiemy chyba tą. Dobra. Niech będzie tak. Jeszcze tutaj leki. Kupimy. Dobra, niech będzie. Kupiliśmy wszystko co potrzebne. A M4? Czekajcie. Można M4 ulepszyć. Co to jest? O! Może by wziął to. M4.
Znaczy co? Weźmiemy ją, ale nie wiem, czy ona się przyda. Chociaż udoskonalać, to nie wiem, czy będę. Nie wiem, czy to jest sens. No, to się przyda. To się na pewno przyda. Aha, nie mam tej kasy. No, nie, mam chyba kasę, ale dobra. To już sobie następnym razem kupimy. Zaczynamy misję. No, będzie się działo. Dobra. Ukryliśmy M4, nie wiem, czy ona się przyda. Ale dobra. Na początek jest tutaj dosyć prosty. Musimy zdobyć coś takiego. Podejść tutaj. Podejdzie ten... no, policjant. Here is your jacket, sir. Ostatnio zrobiłem taką zadymę, że wszyscy... Don't you want the jacket, sir? No, just needed something from one of the pockets. I'll pick it up later. Wszyscy tutaj zrobili alarm, tak niesamowity. Dobra, idą ci goście, my tu weźmiemy przed nimi w takim razie. Poczekamy, może tutaj. Jak tamten gościu wejdzie, tu będzie wchodził, będzie to samo robił co ten, czyli będzie sikał. To... No. To wtedy użyjemy jednej magicznej rzeczy, żeby tutaj oczywiście nie będziemy go zabijać, ale będę go chciał uśpić. Dobrze wymawiam? Chyba tak. Będę go chciał uśpić i to jest mój cel. Dobra, wchodzi. Na razie nie będę może nawet zapisywał. Może się uda bez zapisu. Poczekajmy chwilę. Byłoby świetne, to jest... Okej. Okej! Udoskonale. Nawet chyba nie kliknąłem, sam... Znaczy nie, no kliknąłem, ale... Teraz tak, szybko schować... to. Ubiłem pracownika. Szybko, szybko. I teraz tak. Podnieś ciało. Mamy... Ukryć ciało. Trzeba zamknąć pokrywę, bo on czasem się obudzić może, albo ktoś tutaj znajdzie, obudzi. Ale zrobi alarm. Skrzynka z narzędziami. Chociaż nie wiem, czy ona się przyda, ale lepiej ją nosić. Okej, okay, tutaj jakiś gościu idzie, który zaczął już nas po troszeczkę podejrzewać, ale to nie jest jeszcze straszne. Otwieram drzwi. Schodzimy na dół. Po cichutku. Spokojnie, tutaj jest gościu, maluje. I teraz tak, czy ja mam przejść tędy? Najwyraźniej, dobra, tutaj jest kilka typów. I teraz tak, tutaj będziemy teraz, zagasimy światło. Dobra, przyjmy to. I teraz tak, włamujemy się. I przede wszystkim tak, skrzynka z narzędziami. My tutaj żeśmy, tutaj musimy się włamać, więc musimy zejść, żeby nas nikt nie podejrzewał. Tutaj będzie policjant. Skręcimy chyba w prawo. Tak, to jest tutaj to wyjście. I teraz tak, znajdziemy się już na górze. Mamy zabić dwóch gości. Zresztą wiecie, zresztą sprawdzimy sobie cele. Zabij Alvaro. Dobra, ale najpierw tak. Tutaj jest ochroniarz, tutaj jest policjant. Przejdziemy sobie spokojnie, żeby tutaj nie podejrzewali nic. Tutaj będą chyba drzwi na prawo jeszcze. Tego tutaj się nie mylę. To jest tak. Tutaj są drzwi na górę. Będziemy musieli podłożyć bombę. Tutaj trzeba uważać, żeby nie spać. Dosyć można sobie narobić problemu, jakby się spadło. No i tam jest gościu. Szczerze mówiąc, można by go stąd nawet zastrzelić. Może nawet. Nie wiem, czy by zauważyli to. Ale tutaj się kręci zawsze jakiś typ, żeby go uśpić. Bądź. Dobra, można podłożyć bombę. Okej. Bomba podłożona. Ja tak teraz sobie zapiszę, być może będziemy musieli to wczytywać. Zobaczymy, być może bym musiał tego typka tam. Oby mi tylko nie wywoliło, czyli nie odcięło gry, to byłoby smutne. W sensie, że przecięłoby nagrywanie, byłoby na godziny kilka, już tak raz tak miałem w innej misji. Dobra, to jest ten typek, on teraz tam pójdzie, można by go tam uśpić. On się tutaj kręci. Ale by tak do niej... Chyba, że on poszedł gdzieś dalej, dobra. Można by do tego strzelić teraz. O, fajnie to wygląda, nie? Nie wiem, czy strzelę.
Mówimy tak. Zobaczmy, czy się udało, czy nie. O kuźwa, chodź tutaj. Nie, musimy to czytać. Może trochę będę kombinował teraz. O, widzicie, która godzina jest. Ale cóż. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, piękna piosenka jest, znaczy piękna muzyka. Trzeba muszę przyznać. Potrafię docenić takie coś. Więc mi się to podoba. Nie wiem, czy to nie jest czasem... Czegoś takiego jak z Ojca Chrzestnego. O, on tutaj jest wszedł. Dobra, doskonale. Teraz będzie może szansa za... Nic tego typa. Zobaczymy. Albo nie, nie, może tym to nie. Mam przecież tego... Nie wiem, czy go sięgnie. Dobra, spróbujmy tego. Czekajcie, F1, dobra. Dobra, strzelaj. Kuźwa, zobaczyli mnie chyba. Nie, tutaj chyba nie ma szans go zabić. Wiecie co, uśpię tego typa najpierw. Nie wiem, czy mi się to przyda. Albo, dobra, tak. Więc może mi się uda go uśpić jakoś. Albo spróbujmy zejść tutaj na dół. Mogłoby być ciekawie. Nie wiem, czy dobrze schodzę. Tutaj schodzę, ale dobra, zobaczymy. Czy ja bym mógł zabić tego typa stąd? O, może się udałoby stąd, zobaczymy. Tak trochę kombinuję, ale dobra. Nie wiem, czy... O, zobaczymy. Udało się! Dobra. Teraz spuścimy tą bombę jeszcze. Może się uda spuścić tą bombę, zobaczymy. Bo on jest zabity teraz. Udało się stąd zabić, dobra. Oni jeszcze myślą, że on tak tylko udaje, bo to jest scena. Ale zobaczycie, że jednak nie. Teraz gościu... Tutaj się będzie potykał jeden. Bo mamy tego gościa stąd jeszcze zabić, nie? Ale teraz musimy tak zabić, jeżeli on tu wbiegnie. O, zobaczcie, widzicie, że on teraz zauważył i zaraz tutaj zbiegnie na dół. Teraz jak się potknie, to będziemy musieli nacisnąć... O kuźwa, zaczęli nas podejrzewać troszeczkę. Że my tutaj nas nie powinno być teoretycznie. Dobra, on teraz biegnie. No! Nie zadziałało? A co to jest? Kuźwa, nie teraz! Zabiło, ale ochroniarze. Dobra, jeszcze raz. Spróbuję zejść tutaj, bo to był dobry pomysł chyba, tak mi się wydaje. W takim razie tak. No, zejdźmy tam. To był dobry pomysł, naprawdę, to był świetny pomysł, mi się wydaje. Dobra, schodź. Łysy. Zeskakujemy, nie będziemy się tutaj spinać, tylko o. Zapiszmy, od razu zapisuję, żeby tutaj... Ten strzał, wszystko się udało, bo jeżeli bym coś spieprzył, podłożyłem tą bombę, więc to wszystko powinno się udać, dobra. Musimy wyciągnąć ten pistolet. To jest, on strzela z takiego samego pistoletu jak my, tylko że on ma fałszywy, a my mam prawdziwy. Dobra. Ciekawy moment, bardzo ciekawy. O, czy się udało? Nie wiem. Udało się. Padł. Zabiliśmy go. I teraz tak. Wyciągamy to. Mam nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Schowamy się tutaj tak lekko. Teraz będzie tego się zbiegał, ten wiecie, ten z góry, bo... Musimy te... To jest nasz drugi cel. Musimy go po prostu tak samo zabić. Ale dobra. O. Policjant tu jest. Trzeba uważać, bo ten policjant może nas zauważyć. Nie wiem, czy ten detonator zauważy, czy mam w ręku, ale... Może być nieciekawy, dobra, co się tam stało, oni tamtego gościa zbrali, dobra, ten gościa zauważył teraz i on będzie zbiegał. Jak się tutaj potknie,
to my wtedy musimy na niego spuścić to. To jest taka pułapka. Nie wiem, czy to zadziała. Dobra. Spadaj! Kuźwa, za późno. O ja pierdzie, dobra, zauważyli mnie trochę, ale jeszcze nie jestem tak bardzo podejrzany, dobra. Czytajmy jeszcze raz, trochę czytuję to dużo razy, ale naprawdę chcę to wykonać perfekcyjnie. Dobra, celujemy w niego. To jest dobre, bo on oddaje strzał i to jest z tego samego pistoletu i słychać ten sam strzał, nie, w tym momencie. Dobra, schować, żeby nie było podejrzeń, czy to ja. Dobra. Nie zabiłem go! Jasny gwint. Cholera, no. Nie trafił chyba dobrze teraz. No ten pistolet nie jest zbyt dobry, bo to jest pistolet z pierwszej wojny światowej, więc... Są ograniczone możliwości tego pistoletu. Nie, nie garotę. O, ja pierdzielę. Będzie to troszeczkę to nudne. Powtarzam to już mnóstwo razy, ale dobra. Bo myślę, że teraz muszę się wybić szansa. Lepiej celować gdzieś tam w głowę, wtedy jest szansa, bo on... Musimy oddać najpierw strzał przed... Dobra. Panie? Panie? Kuźwa, chyba go nie zabiłem. Nie, no nie zabiłem go. O ja pierdzielę, była szansa go zabić, no dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz! Tak, będziemy się mordować, ale może się w końcu uda. No trochę mi nie wychodzi, przepraszam was wszystkich, ale... Dobra, jeżeli go zabiję, to zapisuję. Tak sobie postanowiłem teraz. Dobra, wiem, że to jest nudne już. Ale chciałbym to wykonać prawidłowo. Dobra. Dobra, chyba padnie. Schowajmy broń. Okej, udało się zapisać. I teraz wyciągnąć, wykonać drugą rzecz. Spuścić się na tego idiotę. O, mini bombę. Kucniemy sobie elegancko, żeby tutaj nie było podejrzeń na nas, że to my. Ale tak będą minimalnie, tam chodzi policjant. Jeszcze nikt tego nie zauważył, niektórzy już zaczynają reagować. Ten gościu też nie zareagował, czemu on się nie podnosi? Leży tak trochę nie tak coś, nie? Co się stało? Że ja go tak postrzeliłem? Przecież to był pistolet nieprawdziwy. No ale dobra. O, się zaczęło coś. Kuźwa, zobaczyli, że ja jestem tutaj chyba. O, zaraz tu zbiegnie, dobra. O, dawaj. O. Jest! Udało się. Zapisujemy. Tylko nie wiem, czy się to uda teraz. Oj, trochę się boję teraz. Może na tym drugim, jak się to spieprzyło, to zaczniemy od początku. A nie, nas będzie mordować wszystkich, dobra. Spierdalamy i teraz trzeba tak, zabrać to. Chyba nikogo innego nie zabiłem, dobra. Zobacz, nie wiem, czy mnie tutaj zauważą teraz. Cholera jasna. Trochę się boję, ale być może się to udało, dobra. Ten typ tu musi być. Zapiszmy to. Jeszcze raz. Zostało 3 zapisy, dużo. Dużo, dobrze. Jest dobrze, może będzie znowu cichy zabójca. Nie ma tego gościa? Czy jest gdzieś tutaj? Żeby się nie otworzyły drzwi, dobra. Bierzemy, idziemy stąd teraz. Gdzie ten gościu jest? Nie myślę, że on nas sprzedał. Trzeba by go tutaj zabić. Ale on chyba nie słyszał tych strzałów, no. Bez jaj, dobra. Kuźwa. Powiadomił nas! O ja pierdzielę! Dobra, spierdalamy stąd. Powoli teraz. Tu jest robotnik. Nie wiem, czy on nie sprzedaje teraz. Schodzimy. Spierdalamy stąd. Ewidentnie to jest najlepsza rzecz, jaką musimy teraz wykonać. Pyk. Chodzi policjanta, bo tego policjanta daleko. Bo jesteśmy podejrzewani cały czas, to nie jest... Dobra, ale może się uda uciec. Zastanawiam się, czy tędy? Chyba tak, chyba tędy. No też nie, tędy żeśmy nie szli, ale dobra, może gdzieś wyjdziemy stąd.
To co to jest za miejsce? Dobra. Kuźwa. Kuźwa. Dobra, bo gdzieś wyjdziemy. Tylko gdzie? Aha. To jest, dobra, nic. Kuźwa, no ja mam, muszę stąd jakoś wyjść. A sobie zapiszę jeszcze raz. Ja się kuźwę trochę cykam. Cykam się, cykam, nie? Szósty zapis, jeszcze mamy jeden, więc nie jest źle. Wystarczy się teraz przebrać i wyjść. Ten gościu nas chyba powiadomił. On jest takim podejrzanym. Być może nie dostaniemy cichego zabójcy, chociaż... To jest, jeszcze nie jest tak źle. By mogło być, dobra, tam chodzi ten kutal. Tu jest to. Już trochę zapomniemy, kto by się... Dobra, a tutaj? Może tędy gdzieś idziemy, nie wiem. W sumie gdzie? Podejrzewają nas coś, nie? Kuźwa, tu jest... A, tu jest ta czureczka. Z tego co pamiętam. Albo nie wiem, czureczka, nie wiem, nie wiem, czureczka. Cholera jest, no. A, jest, a dobrze. Czy dobrze, albo i niedobrze. Tu jest czureczka na pewno gdzieś. Tylko nie pamiętam gdzie. Okej, okay, kuźwa, jesteśmy z powrotem tutaj. Co mnie na pewno nie cieszy. Aha, tu ten gościu, tutaj nie wolno wchodzić, to jest jeszcze ochroniarz pewnie. Jego... Znaczy ten gościu to zginął, tak? Dobra, czekajmy. Jak to zrobić? Dobra, tu jest wyjście. Kuźwa, nie mogę wyjść stąd teraz, a ja pierdzielę. Pogubiłem się. No dobrze. O kuźwa. O kuźwa! Nie no, tutaj to nie. Może tutaj. Kuźwa, nigdzie. A pierdzielę, dobra. Zobaczmy. Tak, on tutaj chodzi. Teraz pytanie, czy ja idę w dobrym kierunku? Może tędy? Przyszedłem tędy? Nie. To mi cały czas... To mi nigdzie nie daje, dobra. Czekajcie, cholera, no jak stąd wyjść? Wszędzie są schody. A tu są chyba schody jeszcze gdzieś jeszcze indziej. Może tędy się gdzieś dojdzie. No nie wiem. Tu jest exit pokazany. No nie wiem, byłem chyba tutaj. Byłem tutaj cały czas. A nie no, i tak muszę iść do góry, tylko zastanawiam się, czy to jest... Kuźwa, ale ja się błądzę dzisiaj, naprawdę. Zaraz, chwila! O kuźwa, nie tutaj. To są te typki. O, ja pierdzielę. Nie będzie to łatwe. Ten policjancik chodzi sobie. Kurde, zaszczyć się gdzieś. O, na pewno się podejrzają. Jak się zrobi na czerwono, no, będzie przerąbane. Ja się pamiętam, skąd ja przyszedłem, naprawdę. Ja przyszedłem stąd. Cholera jasna, no naprawdę. Dramat, dramat. Ten odcinek się zbi, kurde, 2 godziny, bo nie mogę znaleźć wyjścia. Może tędyk. Ale nie wiem, chyba tędyk to przychodziłem. Cholera jasna, żebym nie wiedział, gdzie być. Tak, tędyk, dobra, jest, udało się. O, można się tu zgubić, naprawdę. Spieprzaj. Pieprzaj, to jest tak. Okej, okay, jest. Powolutku do kibelka. O, łysy idzie. Jakaś kobieta. Ileś tych osób w tej aplikacji? Dobra, zamykać się. Gdzie ktoś tu? Dobra, zapiszę teraz, żeby już nie spierdolić nic. Kurtyna w dół. Niech to będzie ten. Bo jestem bardzo blisko wyjścia. Dobra, Hitman! Dobra, idziemy, zobaczymy. Czy będzie cichy zabójca, czy nie? Podejrzewany nadal jestem. Czekaj. W sumie tamten typ chyba coś usłyszał. Tak, to było to, że tam strzelałem stamtąd. Kręciłem potem jakieś tam błyszczały, słuchaj, ale to już... Nie wiadomo, czy to dokładnie ja, nie?
ilość strzałów, jeden, wypadki, dwa, doskonale. Mam się, że my ci zabójca? Yeah, jest! Udało się, osiągnęliśmy ten cel. Dobra, świetnie, druga misja na... dwie misje cichy zabójca, doskonale. Bo to są chyba jakieś nagrody, w sumie nawet nie wiem co. O, i doskonale, konto znowu zwiększone. Cichy zabójca, przygodne, ale... Alvaro Del Valle zabity. Policja podejrzewa, że chodzi o płatnego zabójcę. Policja paryska dzisiaj rano potwierdzono, że najsłynniejszy to Alvaro Del Valle, sekretarz ambasady USA Richard Delhant, zostali znalezieni martwi w słynnym machu opery. Śledczy donoszą, że strzał został oddany i prawdopodobnie to on był przyczyną śmierci jednej z ofiar. Policja potwierdza, że brak świadków sprawi duszę nosi powodzeniu dochodzeniu. Policja nie ma pojęcia, jak wygląda zabójca, ponieważ nikt nie widział jego bądź jej na miejscu zbrodni. Perfekcjonist Alvaro... dobra, tu w sumie nic nieciekawego, już nie piszą. Nie odkryli, kto strzelał. A więc cóż, idziemy dalej. Zapisujemy i to byłoby na tyle. Kolejna misja, która się udała, podkreślam, w sposób praktycznie idealny, więc zostawiajcie łapki w górę, jeżeli wam się to spodoba. Taka już autoreklama z mojej strony teraz, ale cóż, czasami trzeba. Zapisujemy i cóż, do zobaczenia w najbliższym odcinku. Cześć!